Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, oglądacie PG Channel. Chciałem wam tutaj w tym odcinku pokazać, jak prezentuje się Nintendo 3DS XL w wersji limitowanej Zelda Link Between Worlds. Tak się to ładnie nazywa. Z akcentem irlandzkim lub brytyjskim. Chociaż tak mi pewnie nie wyszedł. Mamy tutaj konsolę z, jak przypuszczam, jak dobrze pamiętam, jest to z 2013 roku wydanie tej konsoli, ponieważ aktualnie już mamy Nintendo New 3DS XL. To jest jeszcze Nintendo zwykłe, czyli nie mamy 3D tam, gdzie sobie patrzymy, tylko musimy wycelować nim prosto przed siebie. Ale o tym jeszcze powiem później. Konsolka ma ogólnie, jak na swoje wymiary, mi się wydaje dość małe pudełko, ponieważ były wersje limitowane poprzednich, zwykłych, nie XL 3DS-ów, które były w pudełkach większych. Może niektórzy kojarzą takie czarne pudełko do limitowanej edycji Nintendo 3DS Zeldy. Natomiast tutaj mamy to, za chwilę przyjrzymy się, jak i co tutaj wygląda. Trzeba zwrócić uwagę, że AC adapter is not included, czyli nie otrzymujemy tutaj zasilacza do naszej konsoli. Ona, gdy ją kupowaliście, pewnie niektórzy kojarzą, gdy kupili sobie nową taką konsolę, niekoniecznie nawet w edycji Zeldy, tylko po prostu normalnego 3DS XL, i mieli napisane, że nie ma zasilacza w środku. Cóż, konsola była naładowana, mogliście sobie pograć, ale później dupa. Także tak czy siak musieliście po prostu zakupić osobno zasilacz do tej konsoli. 90% większy ekran. Porównywaliśmy to kiedyś i nie wiem, jak oni to liczyli, że im wyszło 90% większego ekranu. Ale okej, cokolwiek. Z boku pudełeczko wygląda w ten sposób. Trochę fokus tutaj nam się rozjeżdża. To wszystko przez brak światła, jak w całej tutaj Irlandii zazwyczaj ciemno. No, tutaj ogólnie na bokach nie ma nic ciekawego do pokazania, także z tyłu mamy naszą konsolę i screen z gry Zelda Link Between Worlds. Oczywiście tutaj mamy Nintendo 3DS System requires an IC adapter, which is not provided in this pack. Czyli nie mamy go tutaj. Musimy zakupić go osobno, jak już wcześniej mówiłem. Zestaw zawiera i tutaj mamy pokazane i rozpisane, co nasz zestaw zawiera. Ja nie jestem pierwszym właścicielem tej konsoli, od razu mówię, dlatego też nie znajdziemy w środku takiej kartki z kodem do gry. Natomiast konsola, tak mi się wydaje, że po zarejestrowaniu się tam, po dostaniu się przez internet i zaktualizowaniu softu, powinna tą grę sobie ogólnie sama ściągnąć. Natomiast nie jestem pewny, możecie mi w komentarzu napisać, czy tak rzeczywiście jest. Natomiast dlaczego jeszcze się nie bawiłem w ściąganie tej oryginalnej gry? A dlatego, że ja mam w pudełku, dlatego po prostu nie interesowało mnie ściąganie po prostu przez internet tej gry. Natomiast nie wiem jak wy, ale ja wolę mieć grę, że tak powiem, w ręku niż online lub gdzieś na karcie, pomimo że ona jest oryginalna i jak nie wiem, jakoś mnie to tak nie bawi. Teraz tak, zajrzymy do środka, zobaczymy tam sobie te dokumenty wszystkie. Mimo wszystko, mimo że może pudełko wygląda, że się otwiera tak do góry, przynajmniej ja tak na początku myślałem, czegoś takiego nie ma, pudełko otwiera się z boku. I wysuwamy sobie wszystkie manuale ze środka, które tutaj są. Tak wygląda wnętrze, gdzie nasza konsola była włożona. I teraz pytania, czy ja ją kupiłem ogólnie niedawno. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, ogólnie nie zainteresowany tym, żeby kupić konsolę w wersji limitowanej, to oczywiście można kupić za podobne pieniądze, co kostuje ten, można kupić Nintendo New 3DS XL, który jest ogólnie ma lepszy ekran. I jeżeli nie bawicie się w takie rzeczy jak tam jakieś limitowane edycje, to polecam po prostu kupić sobie New 3DS XL, na pewno to jest konsola fajniejsza. Plus ma jeszcze dodatkowego sticka u góry po prawo, czyli nie musicie mieć tej przystawki specjalnej takiej, żeby zagrać bodajże chyba w dwie gry to obsługują. Zresztą, ci którzy wiedzą, to wiedzą, o co mi chodzi, bo to ciężko opisać. Natomiast tak, w zestawie mamy karty,
co one robią, to też do tego przejdziemy, myślę. Ogólnie kładziecie to sobie gdzieś na stole, konsola szczytuje sobie obrazek i możecie, nie wiem, podziwiać na ekranie różne dziwne rzeczy, które się tam dzieją, czyli jakieś efekty 3D, które wychodzą nam, wchodzą w ekran, ponieważ Nintendo 3DS nie ma, jakby to ująć, 3D, które wychodzi w nas, tylko to jest 3D takie w głębi. Jakbyście to wszystko odwrócili, czyli patrzycie się jakby w dół, może coś takiego, może to tak opiszę. Chociaż na pewno wiele osób z was grało już w 3DS-a, także nie wiem, czy jest sens opisywać to, czy nie. Tak wyglądają manuale do konsolki. Co tu, po tym najlepsze, że pokazują zasilacz, którego oczywiście nie ma. I manual naszej konsoli. Wiadomo, nie ma tu żadnych rewelacyjnych rzeczy, no po prostu jest opisane, co robić z naszym konsolą, jak ją obsługiwać. I to tyle. A sama konsola, wezmę tą grę, jeszcze przesunę, znajduje się tutaj. Tak jak mówię, nie jestem pierwszym właścicielem tej konsoli, konsolę kupiłem od jakiegoś Irlandczyka i to naprawdę nie tak dawno, z nie wiem, 2-3 tygodnie temu, coś takiego. Natomiast uważam, że konsolka bardzo fajnie wygląda w tej edycji, czyli w edycji Zelda. Jest w kolorze złotym z czarnym dołem. Tak samo pasuje pudełko tutaj. Pudełko jest czarne u dołu, złote u góry. No i jest tutaj elegancko narysowane nasze logo naszej gry. Ogólnie gra, która była dodawana do tej konsoli, opiera się właśnie na tym logo. Może ktoś grał Link Between Worlds. Cóż jeszcze wam mogę tutaj pokazać z tą konsolą? Ogólnie jest to jak najbardziej standardowy 3DS XL, niczym nie różni się oprócz barw od zwykłego 3DS-a XL. Oprócz tych właśnie tutaj kolorów, które mamy. Według mnie wygląda to naprawdę fajnie. I teraz co tu mamy? Mamy jedną gałkę, mamy przyciski jak w każdym 3DS-ie, tak? W Nintendo New 3DS mamy tutaj jeszcze gałeczkę u góry. Ten tego nie ma, ponieważ jest to edycja poprzednia, nie jest to New 3DS, tylko 3D, S, XL, to wszystko. Kamerka z przodu, dwie kamerki z tyłu. Triggery, lewy, prawy, miejsce do ładowania, wejście na nasze karty. No i cóż jeszcze tutaj można oglądać? Mamy jeszcze tutaj oczywiście stylusa. Tutaj jest wejście na karty. Pamięci, tak, i jeżeli ściągamy grę, no to wiadomo, gra będzie zapisywana na niej. No i cóż, uruchomimy nasze Nintendo, zobaczymy co i jak tutaj wygląda. Nie wiem, czy włączyć, czy wyłączyć ten efekt 3D, chyba raczej wyłączymy, może to będzie lepiej wyglądało na kamerze. I teraz tak. Będziemy chcieli przejść może tutaj, natomiast jak widzicie, wszystko tutaj jest takie samo jak w standardowym Nintendo 3DS, nie różni się to absolutnie niczym. Jedyne co wyróżnia tą konsolę, to po prostu to malowanie. Natomiast nie jest to, że tak powiem, po prostu pomalowane, jak kiedyś Nintendo to robiło, na przykład z GameCube'em srebrnym, czy Sony PlayStation 2, która była pomalowana po prostu na srebrno i zmazywało się wszystko z tej konsoli, jeżeli graliście na nie, po prostu się wycierało. Takie zużycie naturalne. Natomiast tutaj czegoś takiego nie ma, ponieważ jest to pokryte, ja nie wiem co to jest. Czy jest to farba, czy jest to jakaś... Jest to jakiegoś typu powłoka, która no nie ściera się, ewidentnie się nie ściera. Jeżeli się boicie o to, że wam się wytrze coś takiego, nie wytrze się, możecie go śmiało kupić. Jest to bardzo gruba powłoka, znaczy bardzo gruba, na tyle gruba, że nic się z nią na pewno nie stanie. Nie widziałem zmęczonego takiego Nintendo jeszcze nigdzie, żeby był jakiś powycierany, czy coś takiego się z nim działo. Także spokojnie możecie sobie takie coś kupować. No i co? Rzucimy może Maria. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Musiałem zmienić miejsce karty, ponieważ nie było tutaj dostatecznie dużo światła, dlatego położyłem ją tam. I będziemy mogli zobaczyć ogólnie, jak to wszystko działa tutaj z tym, co się dzieje. Pamiętajcie, karta leży sobie po prostu na grze.
No tak to wygląda. Dosyć śmieszna rzecz ogólnie, jak na Nintendo. Jeżeli wam się nudzi, zdecydowanie można się w ten sposób bawić. Chociaż myślę, że nie jeden filmik już pokazywał coś takiego, jak to wygląda i co się z tym dzieje. Także tak, to tak przy okazji pokazałem. Natomiast mam nadzieję, że podobało wam się to, co zobaczyliście na tym filmiku. Jeżeli razem ze mną jesteście fanami różnych takich konsol jak ta, na przykład tutaj limitowana Zelda, piszcie w komentarzach, jeżeli macie takie konsole limitowane, jeżeli jesteście fanem Zeldy, również czekam na wasze opinie. Czy kupilibyście taką konsolę w wersji limitowanej, czy wolicie normalne edycje, czyli po prostu bez żadnego tutaj loga Zeldy i tak dalej. Jestem ciekawy po prostu, co o tym myślicie. Piszcie śmiało, ja tymczasem się z wami żegnam i zapraszam na kolejne filmiki na naszym kanale.